Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii KOD Kangaroo 2. No i dzisiaj kolejne dwa levele będę przechodzić. Też niektóre już kryształy pozbierałem, więc będzie bardziej odcinek z przechodzenia samego poziomu. No i dobra, sprawdzę, czy coś jeszcze w chestach było i lecimy dalej. Teraz myślę, że będzie taki trochę prostsze poziomy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, z tym krasnalem już wcześniej walczyliśmy. Tutaj item jakiś do rzucania jest. Można aktywować, widać przycisk. I podjeżdża jakaś kolejka z Minecrafta. Ale nie, to jest jakiś bardziej w stylu jakiejś skrzyni. W sumie tak wygląda. Jak taka skrzynia. No dobra, wskakuję. Tutaj trzeba będzie zrobić skok. Ale wcale nie trzeba to na czas robić, tylko trzeba było to bardziej wyczekać. Chociaż to by było jeszcze trudniejsze, jakby tak było. No i tutaj trzeba zejść po prostu. O, bomba. Bomba była, oczywiście. Krasnal kontratakuje. Kolejna bomba. Te przyciski już opanowałem na tyle, że ogarniam jakiś zielony przycisk, to trzeba go najpierw aktywować. Tam trochę życia było. Może. O, nawet zdążyłem od razu. Ładnie. Aha, i znowu pająki wróciły. Całkiem niezła akcja. No i tutaj skaczę na kolejne łody w sumie? Nie wiem, jak to nazwać. O nie, ale bez sensu skok zrobiłem. I pewnie, że teraz będzie się chować. Jakiego go wcześniej rozwaliłem, nie pamiętam. Wszędzie są kopalnie i lawy, tutaj widzę. No już prawie nie mam HP. Cholera. Cholera, nie powinienem ciągle podchodzić do tych skrzynek. Chociaż właściwie to beczki są, no ale dobra, już nieważne. No i mam przejście. Jak widać. Tutaj chyba nic ciekawego nie było. Nie. Ale tutaj można sobie normalnie przejść. Uszami oczywiście. O, życie tym razem się przydało. Też może muszę zwracać uwagę na tamte stalaktyty. O Jezu, chyba źle to zrobiłem. I kolejne przejście odblokowane. Więc przechodzę wyżej. Kolejny raz krasnal. Od kiedy on potrafi wytrzymać aż 4 hity, to ja nie wiem. I kolejni przeciwnicy. A co jest? O, jednak nie było przeciwników. Sami się pokonali. Kolejne pułapki stalaktytowe. No i lodowisko kolejne. Tak zwane lodowisko. Z wieloma pułapkami. To może być najtrudniejsze miejsce na tej mapie. So far, so good. Muszę też pamiętać, że tutaj podwójnych skoków nie można używać. Przynajmniej na jakiś czas.
Oj, tutaj. Kurde, dość przerąbany skok był. Już prawie przy końcu jesteśmy. Nie! Myślałem, że obok pójdzie. No i tutaj już powinien działać podwójny skok, ale jakimś cudem mi zadziałał. No i wiem, że też bym mógł chyba z tymi pingwinami trochę się pogonić, żeby się trochę im damage'a zadać, ale chyba nie ma sensu. Aż tak dokładnie nie będę przechodzić mapy bez przesady. Znowu w stronę kolejki muszę iść. Kolejka taka bardziej podziemna niż górska. No i tam na górę chyba mógłbym podejść, ale tam jest ślepy zaułek, tak coś czuję. I jest kolejne przejście. Chociaż jeszcze raz sobie sprawdzę, bo czemu nie? W grze to można się przejść trochę. Tak jak myślałem, tutaj kompletnie nic nie było, więc w sumie niepotrzebne to było. No ale przynajmniej będziecie wiedzieli. Lecimy dalej. Następny poziom. Dostałem osiągnięcie sroka? Za co? Ciekawe. No i w tym levelu skądś słyszałem, że najlepiej chodzić cały czas na boki i spamować E. Bo wtedy nie ogarniają ci snajperzy. O, właśnie w taki sposób. Ale też muszę trochę podchodzić bliżej, bo to będzie długo trwać. No i widzicie, nie mogą mnie w ogóle trafić. Jakiś kolejny antagonista, jak widać. Chociaż nie wiem, czy on wcześniej w fabule też nie był. Teraz full focus. Chyba już większość HP mu zebrałem. Też trzeba pamiętać w tej grze czasami, jak się wystrzeliwuje, to cały czas mieć celownik w stronę strzałów przeciwnika, to wtedy trochę łatwiej się gra, mam wrażenie. To bumerangi ci nie pomogą. Easy są ci snajperzy, kompletnie łatwiej się niż ci na tym, o wiele łatwiej się niż ci na lodowisku. W ogóle mam wrażenie, że czasami mu się HP resetuje przy tych pojedynkach. Dość dziwna sytuacja.
Ale spamuję ten shift. No cóż, wcale nikt nie mówił, że będę celować. W sumie to też jest jako tak celowanie, no ale... Ale ciul? Łatwo. Dobra, udało się. Teraz spierdziela ten zły Hunter, czy jak on tam się nazywał. Zresztą raz, że to nie był Hunter, to był bardziej jakiś jego pomocnik. No i dobra, koniec tych dwóch leveli w każdym razie. Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest 1000 dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. No i właśnie od tego momentu będą następne dwa poziomy. Myślę, że następny odcinek z tej gry będzie bardziej taki specjalny. Będziemy chodzić teraz... po porcie wszelkie niepokazane wcześniej te lokacje myślę, że ogarnę. Dość dużo bram się pootwierało. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i na razie.